Przysięgasz na Rawaka, że nie kłamiesz? Przepotężny Rawaku, krwawy Boże Panie, wiecznej równowagi, zwróć swe wszechwidzące oko na pokornego sługę Twego. Bądź mi świadkiem, wszystko co powiedziałem zgadza się z prawdą. Witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z Elex 2. W tym odcinku zaczynamy podróżować w kierunku naszej koleżanki. Czekajcie, jak ona się nazywała, bo Boże, Zarina dokładnie. Wyleciało mi jej imię. Tak naprawdę miałem tylko bardzo krótką przerwę na siku. I teraz już tutaj wróciłem do gry, no bo u mnie jest tutaj piątek wieczór, więc mogę ten czas spędzić właśnie w ten sposób. Nagrywając odcinek za odcinkiem, porozmawiałem sobie z Zariną. Jesteśmy wybrańcami Rawaka. Okej, dobrze, gadaj swoje głupoty. Co do amuletu. A więc tak, ktoś ukradł mi amulet. Ktoś ukradł mi amulet. Co? Pozwoliłeś, by ktoś ci go zabrał? Twoim zadaniem było namierzyć jego właściciela. Pierwszy raz spotykam się z taką niekompetencją. Jeśli to wszystko, co pragniesz mi powiedzieć, poślę cię wprost do cysterny krwi. To nie będzie konieczne. Wytłumacz się zatem, nim zmienię zdanie. Okej. Okay. Amulet zniknął, kiedy badałem pewien trop. Ktoś musiał go zgarnąć, kiedy udałem się do dzielnicy mieszkalnej. Teoretycznie to musiałem powiedzieć, to miałem powiedzieć. Nie, miałem powiedzieć... O kurde, przerwa na siku. Amulet zniknął, kiedy badałem pewien trop. A później chyba było, że idąc dzielnicą mieszkalną, słyszałem jak... Nie. Ktoś musiał go zgarnąć, kiedy udałem się do dzielnicy mieszkalnej. Obyś pochwalił się czymś więcej. Co jeszcze masz do zaraportowania? Odwiedziłem piwnicę. Nie, podsłuchałem rozmowę dwóch mężczyzn. Podsłuchałem rozmowę dwóch mężczyzn. Zamierzali sprzedać coś handlarzowi obracającemu kontrabandą. Kiedy postanowiłem go wyśledzić, zdałem sobie sprawę, że amulet przepadł. Co to za handlarz? Podobno prowadzi interesy w dzielnicy mieszkalnej. Oferuje nielegalny towar w dzielnicy mieszkalnej. Nie pierwszy raz słyszę te pogłoski. Zajmę się tym osobiście. Jeśli amulet znajdzie się u niego, oszczędzę ci wizyty w cysternie krwi. Pójdziesz z nami. Chcę, byś nam towarzyszył podczas przeszukiwania jego towarów. Zaczekaj, a ja puszczę przodem strażników. Dopilnują, by handlarz nigdzie nie zniknął. Okej, okay, interesujące. Dobrze, ruszajmy za nimi. I niechaj Rawak wyśle cię na wieczne męki, jeśli nie doszukamy się tam amuletu. W drogę. Okej. Okay. Naprawdę interesujące. Ludzie nie mogą czekać. Powinni już sprawdzać towary handlarza. Oby to nie była jakaś osoba, która jest naprawdę w porządku. Pamiętaj, że my tylko obserwujemy. Pod żadnym pozorem nie przeszkadzaj w rewizji. Okej. Nie będę przeszkadzał w rewizji. Cisza. Chcę usłyszeć, co podejrzany ma do powiedzenia. Przecież nic nie mówię. Znaczy mówię, ale do was, a nie do niej. No, bardzo jestem zainteresowany tym, jak ta misja się tutaj zakończy. Miejmy nadzieję naprawdę, że nie trafi to na kogoś, kogo lubimy. Bo to by było jak dla mnie trochę za wysoką ceną. No, chociaż tutaj ludzie przestaną ginąć, jeżeli jakimś cudem wyznawcy no tego innego boga, jakoś na kao się nazywał. Widzicie, no mówię wam, że po prostu nazwy imiona to nie jest moja tutaj siła i moc, więc no jakby to powiedzieć, to jest w gruncie rzeczy. O, jest i ten kolega. Nic złego nie zrobiłem. Jesteś oskarżony o handel kontrabandą, a także o posiadanie nielegalnych artefaktów kwestionujących potęgę Rawaka. Co? Nigdy bym tego nie zrobił. Ale to prawda, że sprzedaję niektóre produkty bez zezwolenia. Nigdy bym jednak nie zgrzeszył przeciwko Rawakowi. Znaleźliście coś? Ponoć w Abessie jest... Tak. W
Wśród jego rzeczy był ten amulet. Co to takiego? Pierwszy raz to widzę. Powiedz to Rawakowi. Zobaczymy, czy ci uwierzy. To wracaj! Byłam pewna twoich kłamstw. Prawdopodobnie muszę ci bardziej ufać. Też tak uważam. Mówiąc, ulżyło mi, gdy się okazało, że za wszystkim stoi ten handlarz. Obawialiśmy się czegoś o wiele gorszego. Dobrze się spisałeś. Według mnie dowiodłeś swojej wartości. Przekaż to głosowi Kana. A teraz odejdź, będę się modlić. Okej, okay. Super, już miałem nadzieję. Znaczy, miałem nadzieję. On nieźle dostał w łeb. Myślałem, że będzie to jakaś osoba, która coś dla nas znaczy, to był po prostu zwykły Morkon. Otrzymano berło wojenne. Co to za berło wojenne? Pokaż mi twoje berło. Berło. Oj, to źle zabrzmiało. O Jezu, to źle zabrzmiało. Berło wojenne uszkodzone. 111 obrażeń, jednoręczna broń. Interesujące. Ostrze kuriera, uszkodzone. Ale 80 obrażeń. I brakuje nam tylko jednej siły, a punkty nauki mamy. No dobra, niech będzie. Zastosujmy sobie. Ja sobie na razie jeszcze 8 zostawię, tak o. A teraz wejdę jeszcze raz w ekwipunek i sobie to wyposażę na jedynce. Okej. Okay. Interesująco wygląda. Jest co prawda uszkodzone, no ale zawsze to trochę więcej obrażeń, a to jest zawsze, no, wielki plus. Dobra, zerknijmy na dziennik. Teraz tak. Wyeliminuj złomiarzy. Wartości Morkonów. Osąd Tengisa. Kozioł ofiarny Iwiki. Jak teraz rozwinie się ten quest? Przekonałem Zarinę, żeby dała Iwice spokój. I teraz pewnie lepiej wrócę do Iwiki i powiem jej o tym. Tak, jak najbardziej. Wróćmy sobie teraz do Iwiki. Chyba nawet już była oznaczona na mapie. Nie, chyba teraz dopiero jest oznaczona na mapie. No okej. Okay. Tutaj są schody. Tym razem skręcę dobrze i nie będę biegał w kółko. Morkon, Wiktor. Jest i Iwika. Z tego co wiem, udało nam się przechytrzyć Zarinę. Przykro mi z powodu tego handlarza. Niestety nie było innego wyboru. Najbardziej liczy się jednak to, że jeszcze nie wszystko stracone dla Morkonów. Dzięki tobie. Okej, okay, co teraz? Obym tego nie żałował. No, żałować tego nie żałuję. Co teraz? Coś na pewno da się zrobić. Wiem, prosimy o wiele, ale nikt inny nie zdoła nam pomóc. Zarina ci ufa, mimo że nie jesteś Morkonem. Potrzebujemy szpiega. Kogoś w szeregach Morkonów, kto podziela nasze poglądy. Dowiodłeś już, na ile cię stać. Poza tym, zostałbyś przyjęty do naszego wewnętrznego kręgu. To jak? Będziesz naszą wtyką? Na pewno. Na pewno. Dobrze. Nie muszę się zastanawiać. Co mam zrobić? Nie jesteś Morkonem. Musisz więc utrzymać z Kanem dobre stosunki. Wykonuj wszystkie jego rozkazy, inaczej nigdy nie staniesz się jednym z nas. Jako przybysz, nie możesz też zostać naszym szpiegiem. Okej, okay. Nie rozumiem. Mam dla was szpiegować, czy nie mam dla was szpiegować? Będę dla was szpiegował. Nie należysz przecież do Morkonów. Dopóki Kan ci nie zaufa, nie pomożesz nam jako szpieg. Czyli to oznacza... Czy ja to dobrze rozumiem? To oznacza, że muszę do nich dołączyć, aby zostać ich szpiegiem? Kurde, trochę to się mija z celem, no bo jednak nie chcę do nich dołączać. Nie teraz. Oj, przepraszam. Cekuc na przy tobie. Przestań tu wężyć. Kurier Dixona, zawody Ghosty. Żeby pokonać Alexieja i zrobić znowu misję dla Ghosty, to musimy zrobić wszystko inne. Więc zróbmy sobie najpierw osąd Tengisa, zanim wrócimy do fortu, żeby porozmawiać sobie z Iwanem. Tengis nie ma pojęcia, gdzie przebywa Iwan. Aha, to o to chodzi. No dokładnie. Wyeliminuj złomiarzy. Gdzie to by było? W sumie zaraz przed samym wejściem? Głodny trupojad? To tylko oni. No dobra, i tak musimy teoretycznie teraz wyjść sobie już z groty. Bo nie mamy nic innego do zrobienia, więc czemu nie przejdziemy się w końcu trochę na zewnątrz i zaczerpniemy świeżego powietrza, jak tutaj nasz kolega mówił, nasz przyjaciel tutaj, Droni.
Drowni, tak, bo dron. Crowny. te braki powietrza tam w środku, no, podnoszą głupotę wszystkich tutaj, wszystkich w środku. Głodny trupojadź. Nie wiem czemu, ale... Surowe mięso. Jeszcze jedno surowe mięso? Co to jest? Okej. Chciałem właśnie powiedzieć, że dziwi mnie to, że nie mieliśmy w ogóle wytrzymałości. Nie spadała nam podczas ataku tych zwierząt. Interesujące, interesujące. Dobra, wróćmy sobie do środka. Bo to było zadanie dla kogo? Zobaczmy sobie jeszcze raz, gdzie jest nasze oznaczone zadanie. Więc to byłoby na wszystko. To byłoby tyle. Zaleca się unikać kontaktu. A co jeśli już zdążyłem w nią wdepnąć? Możliwe objawy to lekki dyskomfort, wysypka, bolesne zmiany skórne, martwica, utrata... Dobra, dobra, już wystarczy. No okej, w ogóle po co ty wracam? Przecież my mieliśmy teraz pójść do fortu do Iwana. Dobra, cześć kolego, Iwan, dawno się nie widzieliśmy. I teraz tak, Tengi skazał cię pozdrowić. Tengi skazał cię pozdrowić. Czyli odwiedziłeś już grotę? Owszem, aczkolwiek Tengiz uważał cię raczej za wojownika niż handlarza. Wojownik, kupiec, kwestia semantyki. W życiu nie liczy się łatka, ale to, czym się zajmujesz. Według Tengisa miałeś dawno wrócić do groty. Aj, tylko on rzekłby coś takiego. Ani grama cierpliwości. Ty jednak wiesz, w czym kłopot. Okej. Okay. Chodźmy do Karakis. Chodźmy do Karakis. Chwała Rawakowi! Słusznie czynisz! A nareszcie zobaczę rodzinę! Są dla mnie światełkiem na końcu bardzo długiego, ciemnego tunelu. Tak czy inaczej, w drogę! Chcę mieć ten fort jak najdalej za sobą. Smażone mięso, czemu by nie? Chili i czosnek. Smacznie to brzmi. Oby tylko nie zatrzymali nas strażnicy. Po co mieliby to robić? O, tak, bez przyczyny. Z nimi po prostu nigdy nic nie wiadomo. Okej, czyli teoretycznie musimy teraz biec z Iwanem z powrotem. No bardzo interesujące. Ja powiem tak, wy już w gruncie rzeczy widzieliście tą drogę z powrotem, więc może nie będę was tym... Znaczy z powrotem, drogę do Karakis, więc może nie będę was już tym zanudzał. Cóż, mogło pójść znacznie gorzej. Jest jeszcze czas, aby wszystko szlak trafił bez obaw. Strażnicy pewnie się cieszą na widok moich pleców. No dobra, naprzód. Przed nami szmat drogi. No. Idziemy z górki, co? Też mi się tak właśnie wydaje, że jest szmat drogi, dlatego wiecie co, ja was nie będę zanudzał. I w gruncie rzeczy, jeżeli wydarzy się coś ciekawego, no to... Zmierzamy do Karakis. O tym jeszcze nie zdecydowałem. Na przełaj będzie dość ryzykownie. Dlaczego? No co? Dlaczego chcesz się nagle znaleźć w ogniu bitwy? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Kiedy moi ludzie i berserkowie toczą bój, lepiej się nie mieszać. Fort nareszcie został w tyle. Chyba pora urządzić sobie postój. Nie czujesz się patnięty? Przecież sam zarządziłeś przerwę. O mnie się nie martw. O mnie się nie martw. Jeżeli brakuje ci sił, to mam coś, co ci pomoże. A proszę, weź to. Smakuje okropnie. Ale nieźle działa, kiedy potrzeba zastrzyku energii. Ruszajmy dalej, póki jeszcze widno. Może trochę pogawędzimy? Co by podróż nam szybciej zleciała? Co ty na to? Mniej paplania, więcej tupania. No, chętnie, chętnie. Bardzo chętnie. Świetnie. Po co tak cierpieć w ciszy, prawda? O, tędy! No dobra, a więc jak mówiłem, jeżeli wydarzy się coś ciekawego, to na pewno to pokażę. Ale teraz ja się też zamknę i po prostu przebiegnę się. Chciałbym się czegoś o tobie dowiedzieć. A my zobaczymy się na miejscu. Czekaj, nie, sam zgadnę. Będziesz mnie tu rozpracowywał? Poważnie?
Ha, a czemu nie? Mamy sporo czasu. Zawsze to jakaś rozrywka. Zacznijmy od tego, skąd pochodzisz. To skomplikowane. Bez podpowiedzi. Daj pomyśleć. Prawdopodobieństwo przeżycia w normie. Raczej nie urodziłeś się banitą. Coś nie jesteś przekonany. No dobra, wykluczam tę opcję. Banita powinien być przebiegły. Skąd cię zatem przywiało? Nie mów mi. Te cholerne świetniki doprowadzają mnie już do szału. Ale i tak wolę od całej tej reszty, jaka tu krąży. O czym to ja... Ach, właśnie. Nie, no to jest bez sensu, ale może... Jeszcze minutka. już wiem. Byłeś klerykiem. Źle. Kurwa. W porządku, poddaję się. Czy Zakor coś ci mówi? Ojczyzna Albów? No nie gadaj. Nie jestem Albem. Po prostu łączy nas wspólna przeszłość. No rawaka, przyznaję, w życiu bym nie zbierał. Kto by pomyślał, że będę podróżował z byłym Albem? Nadeszły ciekawe czasy, co? Teraz powinienem mieć oczy szeroko otwarte. Spodziewasz się czegoś? Nie. Chcę tylko po drodze odwiedzić Danila. Powinien gdzieś tu być. To jakiś twój znajomy? Powiedz. Dobra, czas na przerwę. Nie szukałeś przypadkiem swojego kumpla? Owszem. I znaleźliśmy go. Nikogo tu nie widzę. Stoisz na nim. Słucham? Pochowałem go tu. Parę tygodni temu. No naprawdę tutaj coś się... nie spodziewałem się tego. Moje kondolencje. Nie. Żaden z ciebie, Morkon, to jasne jak słońce. My nie opłakujemy zmarłych. Śmierć stanowi część życia. Co my tutaj właściwie robimy? A Danilo ma jeszcze jedną rolę do odegrania. Chłop, a przynajmniej jego grób został drogowskazem. Ukryłem w pobliżu kilka użytecznych rzeczy. Chwilę mi jednak zejdzie, zanim je znajdę. Spróbuj się na coś przydać w tym czasie. Nieraz na południowym wschodzie kręcą się gryzaki. Niedługo rozbijemy obóz. Byłoby dobrze, gdybyś wcześniej uporał się z tymi bestiami. Okej, nie powinniśmy się rozdzielać. No dobra, zajmę się nimi. Zajmę się nimi. Niech ramak cię prowadzi. O, a kiedy już je załatwisz, odrąb trochę mięsa. Zjemy je sobie na kolację. Bardzo nie lubię marnować żywności. Po wszystkim skieruj się do ruin na wschodzie. Dostrzeżesz je idąc wzdłuż urwiska. Będę tam na ciebie czekać. Pomyślnych łowów! Okej, interesujące, wyeliminuj gryzaki. No dobra, czyli jednak nie idziemy z nim po prostu tak o. Zobaczmy. Wilgotny dziennik? Nie. Wyeliminuj gryzaki. Okej, więc musimy iść w tamtą stronę. Bardzo interesujące, wydawało mi się, że będziemy po prostu biegli całą tą drogę z nim. Dlatego też się nie odzywałem. No bo chciałem trochę oszczędzić mój głos, bo tak podczas nagrywania, uwierzcie mi albo nie. Możecie sobie sami spróbować, to jest jednak tak, że jak się siedzi samemu ze sobą i też się gada teoretycznie samemu ze sobą bez przerwy, co jest jeszcze większym problemem, to naprawdę zaczyna powoli aż głosu brakować, bo no albo gardło wybolewa. Okej. Ostatni. Teraz sprawdźmy, czy Iwan dotarł do ruin. Tak, zgodzę się z tym. A więc tak, dziennik.
Okej, okay, odprowadź Iwana do groty. Tutaj ona jest. Okej. Okay. Iwan. Nie wiem, jak on tutaj zaszedł. Pod moją nieobecność, no ale dobra. Co mamy tutaj? Młody raptor. Cześć. Jak to nie trafiło? Ja powiem wam, że już powoli jestem zadowolony z tego, jak nasze obrażenia wyglądają. Już mam coraz mniejsze ilości problemów właśnie z zadawaniem obrażeń. Co to jest? Otrzymano pałka rzeźnicza. Okej, okay, jeszcze jakiś złom tutaj leży. Taśma samoprzylepna. Świetnie, zabiorę wszystko. A więc dobra, przebiegniemy się do Iwana. On tutaj sobie siedzi. Tu jeszcze mamy niebieski kwiat. Okej. Okay. I tutaj czarny lotos. Dobra. Któż to idzie? No cześć. Polowanie się udało? Jak najbardziej. Ale najpierw ja chcę sobie tutaj pozbierać co nieco, bo coś czuję, że jak tego nie zrobię teraz... Użyj, okej. Okay. Dobra, ugotuję sobie wszystko. Surowe mięso, okej. Okay. 32 szczury, świetnie, bo na którymś... Z tych pól są one, że ich używamy do leczenia się. To na pewno się przyda. Tu już nic nie zostało. Coś na zewnątrz jeszcze? Nie, to wszystko. Porozmawiamy z Iwanem. Tak. Gryzaki gryzą już tylko piach. A mięso? Przyniosłem. To za mało. Aha, bo ugotowałem. No nie gadaj. Zapomniałem. No to chyba pójdziemy spać na głodniaka. A co z tym całym prowiantem, który załatwiłem w forcie? No, musi trafić do groty w nienaruszonym stanie. W porządku, rozbijmy obóz. Dziś nie ma już sensu iść dalej. Nogi wchodzą mi w dupę. Przeszliśmy 15 metrów. Pomożesz mi jakoś? Jasne, lepiej dopilnuję, bo nic nas nie zaatakowało. Jasne. Powiedz, czym powinienem się zająć. No, świetnie. Ponoć w kupie siła. Przyda się drewno na opał. Ognisko nie tylko pozwoli nam nie zmarznąć, lecz także odstraszy lokalną faunę. Okej. Okay. To nie będzie raczej najmilsza noc. Ale jakoś ją przetrwamy. Co teraz? Teraz? Spróbuj się przespać. Ruszymy dalej z samego rana. Okej. Okay. Cholera. No dobra. Śpi, wór. Śpi. Chyba lepiej nie zaprzątać sobie tym głowy. A, kto tu się budzi? Dobrze się spało? Jak najbardziej. Było trochę zimno, ale może być. Jasne, ruszajmy. A mimo to wcale nie zamierzam nas spowalniać. W drogę! Okej. Okay. Chyba najwyższa pora. Powinienem ci coś wyznać. O co chodzi? Większość morkonów zupełnie się ode mnie różni. Wiesz, jak cię ze mną zobaczą, to możesz mieć kłopoty. Dlaczego? Otóż handlując... Nie postępuję zgodnie z przykazaniami Rawaka. Zauważyłem. Ubijałem interesy z obcymi, a nasze prawo bezwzględnie nam tego zabrania. W rzeczywistości moim zadaniem było napadać na wszystkich napotkanych podróżnych i ich grabić. No i tak właśnie z początku z Danilem robiliśmy, ale... Oj, czuliśmy się z tym źle. Zabijaliście? Tak, morkoni nie postrzegają śmierci jako tragedii, nie piętnują jej. Przypomina o spokoju otchłani. A między nami a osobami spoza groty jest jednak różnica. My musimy zasłużyć na to, by zginąć. No to przynajmniej większość z nas. Niektórzy tracą cierpliwość i sami odbierają sobie życie. Powiem wprost, niezłe z was pojeby.
Abyś wiedział! Ale nie, brak nam też zalet! Ten jest mój! O, wow! Powiedz, co... Nie myślałeś, by się do nas przyłączyć? Wiele byś z nami zyskał. Rzecz jasna, o ile to jeszcze... No, nasz kolega ma naprawdę trzepnięcie. Ała! To dla niego jedno strzałowcy. Tak, już możesz opowiadać dalej, ale i tak bym się bardzo chętnie tędy przeszedł. Sobie co nieco tutaj pozbierał, bo pewnie mieli jakieś kosztowności. Skrzynia. Okej, księżycowe ziele, mała torba eliksiru, no i dwa razy pieniądze. Dobra, czyli jednak nie mieli aż tyle, ile bym sobie tutaj marzył, no ale dobra, możemy biec dalej. No nie ociągam się, spokojnie. Rzecz jasna, o ile to jeszcze możliwe. Równowaga sił pomiędzy kłusownikami a radykałami została w znacznym stopniu zachwiana. Prawdopodobieństwo przeżycia niebezpiecznie niskie. Tutaj też był jeszcze gdzieś jeden, a tutaj leży. Równowaga sił pomiędzy kłusownikami a radykałami została w znacznym stopniu zachwiana. Ech, niewykluczone, że jest już za późno. No i co ty na to? Jak na lato, tylko coś tutaj atakowało mojego kumpla, więc przepraszam. O czym to ja... Właśnie. Skupmy się na pod... Skupmy się na podróży. Ani tak, ani nie. To mi wystarczy. Jesteśmy już blisko. Gregor? Dotrzemy do groty. Powiedziałeś to tak, jakbyś nie chciał tam iść. Ej, zobaczymy, jak to będzie. Okej. Po tamtego już nie będę biegł, nie opłaca się chyba tego zbierać, bo dostaniemy tylko jakieś surowe mięso jedną. No i kości. Dlaczego się zatrzymałeś? Daj mi chwileczkę. Muszę się szybko rozejrzeć. Zaraz do ciebie wrócę. Czy to ślady? Wyglądają trochę jak... Nie, po prostu się denerwuję. Okej. W porządku. Chodźmy dalej. Znalazłeś coś? Fałszywy alarm! Ruszajmy! Pogadamy później! No, ktoś tam idzie i to chyba Morkonowie. Kłusownicy! Dupa, a nie fałszywy alarm. Po prostu się nie odzywaj, współpracuj, jasne? Niech mnie kometa strzeli. Iwan, to ty? Tengiz wszędzie cię szukał. Gdzieś ty się podziewał? Co z Danilem? Nie żyje. I to od kilku tygodni. Tygodni? A ty zamiast do nas wrócić, szlajałeś się z tym obwiesiem? Słuchaj, to było tak. Upatrzyliśmy sobie karawanę berserków. Wydawali się dobrym celem. Zapasy żarcia na jakiś miesiąc, trochę zasobów i... na ten gość. Od początku prześladował nas pech. Bronili się kulami ognia, ani się obejrzeliśmy, jak wszystko stanęło w płomieniach. Rozpętał się chaos. Ledwo ocaliłem skórę. No, Fart chciał, że uszedłem z życiem, ale Danilowi los nie sprzyjał. Nie mogłem zostawić faceta. Chcę przysłużyć się naszej sprawie w miejsce Danila. Serio? Udowodnij, że można ci ufać. Uklęknij i przyrzeknij. Przysięgasz na Rawaka, że nie kłamiesz?
Przepotężny Rawaku, krwawy Boże Panie, wiecznej równowagi, zwróć swe wszechwidzące oko na pokornego sługę Twego. Bądź mi świadkiem, wszystko co powiedziałem zgadza się z prawdą. Jeżeli skłamałem, ukarz mnie wiecznym cierpieniem. Wstawaj. Rawak oceni szczerość Twych słów. A teraz mów, masz ze sobą prowiant? Oczywiście. Za kogo mnie uważacie? Dobrze. Twój nowy koleżka z pewnością chętnie wszystko potwierdzi. Z drogi! Ty tam, zbliż się! Chciałeś ze mną porozmawiać? Tak. Zdradź mi. Czy opowieść Iwana jest prawdą? Tak. Co do słowa. Rozumiem. Ciekawe. Faktycznie pragniesz do nas dołączyć? Niech Rawak się nad tobą zlituje, jeśli kłamiesz. Iwan, dopilnuj, by te zapasy dotarły do groty. Migiem, won. Okej. No, panie Iwanie, zdajesz się być ciekawszą osobą, niż sobie wyobrażałem. Chwała Rawakowi. Mogło pójść o wiele gorzej. Coś czułem, że jeśli każe im czekać za długo, to się zaczną burzyć, ale to jest jakiś cyrk. Szuka mnie jakaś połowa Karakis. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Nadal zamierzasz tam wracać? Chyba muszę. Teraz na pewno się z tego nie wykręcę. Ale co najważniejsze, nie pozwolę, by cierpiała przeze mnie moja rodzina. Chodź, trzeba przyspieszyć. Czas nas goni. Dzięki raz jeszcze. Mogłeś mnie wsypać. Nawet nie chcę myśleć, co by się wtedy ze mną stało. No poczekaj chwilę, tam widzę coś ciekawego. Obyśmy się tylko nie natknęli na kolejnych starych znajomych. Chodź za mną. Już. Daj mi tylko zebrać te wszystkie tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Wiecie co, ja sobie tak myślę teraz, że no ta podróż jest bardzo ciekawa. Bardzo duża torba eleksitu. Błogosławiony blaster. Co to jest? Co to jest ten blaster? Pokaż mi. 50 zręczności, 37 inteligencji, 80 obrażeń, broń energetyczna, 3200 warta i używa amunicji, czyli ogniwa energetycznego. No szczerze mówiąc, nie jestem aż taki... Istnieje od czasów założenia frakcji kleryków. Interesujące. Zobaczymy, czy będziemy je kiedykolwiek używać, albo może będzie początek jakiegoś questa. Ale my już ją znaleźliśmy. Wszyscy Morkoni cię tak traktują? Skąd? Większość kłusowników jest raczej w porządku. Gorzej z radykałami. Na tych lepiej uważaj. W sensie Morkoni mogą się wydawać prości i bezwzględni, ale z nimi przynajmniej wiesz, na czym stoisz. Ta bezpośredniość to nasza wspólna cecha. Skoro tak mówisz. Ten jest mój! Okej. Muszę cię jeszcze przed czymś przestrzec. Poradzę sobie z radykałami. Nie w tym rzecz. W okolicy panoszy się groźny stwór. Zawłaszczył sobie cały ten obszar. Pożar już... O, idealnie, nowy poziom. Właśnie. Pożarł już sporo podróżnych, którzy zboczyli z traktu, jeśli wiesz, o czym mówię. Milutko. Prawda? No chodzi mi o to, byś trzymał się blisko mnie. Tu jest teleporter, wow. Lecę po niego. Trzymaj się blisko mnie. I od razu zmienia trasę. Czym ty jesteś? Kamienny szpon. Może sobie z tobą poradzimy nawet, przy pomocy naszego kolegi tutaj. Zobaczymy. Przejdź tutaj, tu jest dosyć interesujący teren na taką walkę. Idzie. Iwan, pomożesz może? Bo jednak sam na sam by się nie chciał bić. Ja się nie ociągam, ale może byś pomógł. Ten jest
Oj, 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 to nie z nim chciałem. Dawaj, dawaj, Iwan. Ty masz na pewno szansę z nim. No, tylko traf może. No, o, przepięknie. Kamienny szpon pokonany. Ty to, Iwan, jednak jesteś dobry. Okej, zbierzmy sobie też mięso szakala. Co chciałem powiedzieć? Wydaje mi się, że ta podróż jest na tyle interesująca, że na pewno ją wam pokażę. No bo jednak Iwan jest moim zdaniem naprawdę ciekawą osobą. Nie stawia... A, i tak tędy idziemy. Nie stawia on morkonów nade wszystkim, tylko siebie, ale przede wszystkim swoją rodzinę, no bo... Nie wiem, mówiąc sobie szczerze, bardzo mi przypomina jedną osobę, którą znam. Z zachowania, z rozmowy, naprawdę jest to bardzo interesujące, no ale to nie jest temat na to, co się tutaj dzieje. Dobra, to teraz musimy być naprawdę ostrożni. Nie chcemy niepotrzebnie przyciągać uwagi. Niech zgadnę, gustuje w ludziach? Obawiam się, że tak. Jego rewir znajduje się zaraz obok. Fajnie byłoby się go pozbyć. Górski troll. Może na niego zapolujemy? Zapolujemy? Wystarczy, że do niego podejdziemy, a rozedrze nas na strzępy! A, nie przesadzaj, nie brakuje ci nieco mocniejszych wrażeń w trakcie podróży? Nie przesadzaj. Nie brakuje ci nieco mocniejszych wrażeń w trakcie podróży? Nie! W żadnym razie! Obij sobie kilka krzykaczy, jeśli to cię kręci, ale troll? Wolałbym, by nie zadeptał mnie na śmierć! A poza tym nie uśmiecha mi się szukać wszędzie twoich szczątków! Okej. W porządku. Wobec tego tu poczekaj. Sam go załatwię. Chyba postradałeś zmysły! Nie zamierzam się później rozglądać za twoimi rozszarpanymi zwłokami, jasne? A skoro tak bardzo ci życie niemiłe, to kieruj się na wschód. Powinien się tam błąkać. Gdyby zaś przeszło ci życzenie śmierci, znajdziesz mnie tutaj, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas. Czyli on z nami nie pójdzie. Jedyne, co możemy zrobić, to pójść tam samemu. Wiecie co? Ja to chyba zrobię. Ale postaram się to zrobić w następnym odcinku. Lub po części poza odcinkiem, no bo jednak wydaje mi się, że będzie to z jednej strony bardzo ciekawa walka, a z drugiej strony raczej dostanę ostro po buźce. Dlatego widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że moje zakończenie tej wycieczki troszkę przed tym czasem, powiedzmy tych 45, a 60 minut, jakie sobie tutaj wybrałem. Chociaż 45 minut może nawet będzie mieli na zegarku. Sam nie wiem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.